Zgodnie z przepisami dofinansowanie żłobkowe przekazujemy do podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub do dziennych opiekunów do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. To znaczy, że pierwsze przelewy ze żłobkowym trafią do placówek opieki 20 maja, w sumie na 66 tysięcy dzieci w całej Polsce. Jeżeli we wniosku rodzica o żłobkowe były jakieś błędy wymagające indywidualnych wyjaśnień, to taka wypłata może się przesunąć jeszcze na czerwiec. Na podstawie wypłaty dla placówki opieki, ta placówka obniża opłatę ponoszoną przez rodzica za uczęszczanie dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Dofinansowanie żłobkowe wynosi do 400 zł miesięcznie, nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona za uczęszczanie dziecka do placówki, przy czym nie obejmuje też wyżywienia. Oczywiście dalej przyjmujemy wnioski o żłobkowe. Można je składać tylko elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, platformy usług elektronicznych ZUS lub portalu Empatia.